Witam wszystkich serdecznie z Rewala, przed ośrodka młodzieżowego chłopców w Rewalu. Myśmy tutaj przyjechali po to, aby wyjaśnić pewne rzeczy, ale też i zakończyć pewne rzeczy. Właśnie rozmawialiśmy z dyrektorem tego całego ośrodka. Szanowni Państwo, wiele lat, wiele pracy, wiele starań, wiele grzebań, poszukiwań, ale jak to mówią, z koniem nie będziemy się bili. Odpuszczamy. Co to znaczy odpuszczamy? Nie będziemy już poszukiwali w Rewalu. Nie dajemy rady. Walimy głową w ścianę. Nie mamy wsparcia. Skończyły nam się nasze środki, gdzie niektóre instytucje twierdziły, że to my żerujemy na tych osobach i one nam płacą. A to nasze środki ze stowarzyszenia. Nie mamy dotacji na to. Więc zamykamy tą sprawę. Jestem przekonany, że tu, właśnie tu, w tym ośrodku doszło do tragedii. Jestem przekonany, że Andrzej Ziemniak, Łukasz Sas, a może i wielu innych, doznało tu cierpień. Andrzej nie żyje, Łukasz nie żyje. Jestem przekonany, właściwie jesteśmy przekonani, że Andrzej gdzieś tutaj jest. Natomiast nie mamy już wszelakich pozwoleń na wchodzenie na teren i nie mamy też żadnego wsparcia. Bardzo współczujemy rodzinom, ale nic na to nie poradzimy. Jeśli kiedyś dojdzie do czegoś, jeśli kiedyś coś się wyjaśni, no to wiadomo, że będziemy bardzo szczęśliwi. Mamy parę tropów, mamy parę wątków. Mamy parę takich, jakby powiedzieć, sytuacji. Wiemy wiele rzeczy. Szanowni Państwo, i tak już mówiąc ogólnie, cała ta sprawa miała na celu tylko jedyną rzecz. Wyjaśnienie, co się wydarzyło i znalezienia chłopców, dzieci dla rodzin. Nie było to zamiarem oczernienia Rewala, ośrodka, czy mówienia, że Rewal to straszne miejsce. No teraz Rewal jest kojarzony z takimi różnymi rzeczami, ale też wiele artykułów, youtuberów też przyłączyło się do tego. Proszę Państwa, Rewal to piękna, wypoczynkowa miejscowość, w której przyszło nam być. I dziękujemy też Monice, która zaangażowała się z Rewala. To jest taka kobieta anioł, która dawała nam schronienie, to znaczy miejsce do pracy, wypoczynku, nie biorąc za to pieniędzy. Tak więc jeszcze raz, Moniko, dziękujemy Ci w imieniu rodzin, w imieniu całej tej sprawy, że przez te parę lat byłaś z nami, uczestniczyłaś i byłaś gotowa w każdej chwili nam udzielić swoje mieszkanie, zaangażowanie, czy nawet jakby trzeba było gdzieś zawieźć, przewieźć. A takich ludzi jest niewiele, więc Rewal to wspaniała, fajna, mała miejscowość nadmorska, gdzie ma piękną plażę, piękne słońce i pięknych i cudownych ludzi. Natomiast wydarzyło się to, co wydarzyło i chcieliśmy tylko znaleźć te dzieci, a nie robić z tego sensacji. Więc proszę tego nie mieszać i nie psuć dobrego imienia Rewala, tak? Szanowni Państwo, no cóż, myślę, że kiedyś to wyjdzie, myślę, że kiedyś to się uda. Nie ma doskonałej zbrodni, ktoś kiedyś tak powiedział. Chociaż im bardziej wchodzę w system nasz, tym bardziej się zastanawiam nad tym. To tylko na filmach. Colombo w ciągu, prawda, 3 dni dochodzi do sukcesu, czy jakiś detektyw Poirot. Stanęliśmy, proszę Państwa, w sytuacji patowej. Mając tyle dowodów, tyle rzeczy, nie mamy punktu zaczepienia. Dlaczego? Ponieważ wszystkich świadków, wszystkie nasze dowody policja odrzuciła. Co to oznacza? Kiedy świadkowie mówili o molestowaniu, o trudnej sytuacji, a nawet o takiej być może też turystyce seksualnej, tak? Tak to kiedyś było. Policja mówi, to nie ma większego znaczenia, to minęło, to przeszło. Ale nie wyciągajmy potworów z przeszłości. Nie mamy wsparcia, nie mamy punktu zaczepienia. I nawet świadkowie, którzy opowiadają tak tragiczne rzeczy, zwłaszcza w tym ostatnim filmie, który był, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, policja nie poszła tym wątkiem, nie wzięła tego na poważnie i ją nie interesuje, co się tam działo w tamtych czasach. Przeszłość przeminęło z wiatrem. Szanowni Państwo, no cóż jeszcze możemy powiedzieć? Nie mamy także środków, nie mamy także już jakby pieniędzy na finansowanie, na bycie tutaj. I jeszcze jedno, na tej sprawie powstało wiele różnych filmów, filmików, wiele youtuberów i mówi tajemnicza sprawa w Rewalu, zaginięcie chłopców w Rewalu. Proszę Państwa,
Jeżeli już robicie te filmy, to róbcie rzetelnie i dobrze i nie mieszajcie faktów. Nie budujcie swojej sławy youtuberskiej na tym całym nieszczęściu. Bo to tak wygląda czasami. A kiedy napiszemy, to się jeszcze obrażają. Oni nam robią dobrze. Andrzej miał dwóch braci, to proszę nie mówić. Bo jakaś tam mówi, było ich dwóch tylko. I ona wie, a trzeciego, a gdzie trzeci brat? I tak dalej. Także nie mieszajmy faktów, nie budujmy na tym sensacji, a jeśli chcemy pomóc, to może w inny sposób. Dziękuję za wsparcie, za modlitwy, za siłę. No niestety, środki się skończyły. My już nie możemy. Mur mamy. Prokuratura, przepraszam za wydarzenie, ale wypięła się na nas. Generalnie rzecz biorąc, za chwilę przyjdzie czas przedawnienia i nie będziemy mogli już nic zrobić. Oczywiście pojawiło się parę wątków, pojawił się też jeden człowiek, który był w tej grupie. Nie mogę o nim nic więcej powiedzieć. On nawet wskazuje miejsce, ale to pozostawiam już gdzieś sytuacji, to pozostawiam gdzieś czasowi. Dziękuję Państwu. No cóż, wszystkim wiernym naszym słuchaczom i tym, którzy oglądali, dziękujemy także za wsparcie, za to, że dokonaliśmy tyle. Przykre to i smutne. Ale może jeszcze przyjdzie moment, że będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy coś, że nam się udało. Na razie dziękuję wszystkim z Rewala. Dla Państwa mówił Marek Szwedowski. Jak to kiedyś ktoś powiedział, topiciel nieznanego. Trzymający rękę na pulsie, ale luzujący.